Prosimy Cię, Panie, strzeż nieustannie rodziny Twojej z ojcowską dobrocią, a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, otaczaj nas zawsze Twoją opieką. Tymi słowami Kościół Święty modli się w dzisiejszą niedzielę, a wraz z Kościołem my, rzecz jasna. Prosimy tutaj Pana Boga, Trójcy Jedynego, bardzo konkretnie o opiekę nad Jego rodziną. Oto opiekę ojcowską, opiekę czułą, strzeżenie przed niebezpieczeństwami czyhającymi z zewnątrz, od wewnątrz, a także wyrażamy nasze zaufanie w łaskę Bożą. Jednak musimy zadać sobie tutaj pytanie i być może rodzi się ono już w naszych sercach, o jaką właściwie rodzinę Bożą tutaj chodzi. Kogo Pan Bóg ma strzec? Niestety, nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach współcześni katolicy i nie tylko, także kapłani, także biskupi, najwyżsi hierarchowie, zwykli zapominać, co też tak naprawdę ma na myśli Kościół, kiedy mówi o rodzinie Bożej. A to, co myśli Kościół, to, co myślał Kościół od wieków, nie jest niczym innym od tego, co do myślenia po prostu przekazał nam Pan nasz Jezus Chrystus. Zwykliśmy niestety w ostatnich dziesięcioleciach rozszerzać i to prawie do nieograniczoności owo pojęcie rodziny Bożej. Pięknie w dzisiejszą kolektę wprowadza nas także antyfona z wczorajszego hymnu Magnificat, które kapłani odmawiali w swoich pacierzach kapłańskich, przygotowując się do dzisiejszej niedzieli. Antyfona, która mówi nam więcej jeszcze, że Pan Bóg ma otoczyć niczym silny mur swój lud, swoją rodzinę właśnie. Czymże jest zatem owa rodzina, o której strzeżenie tego bardzo prosimy? Z pewnością nie są to wszyscy ludzie, którzy na tej ziemi żyją. Wbrew temu, co możemy niestety przypuszczać na podstawie bardzo rozwodnionego już nauczania na ten temat, a także ostatnich dokumentów, które z Watykanu wyszły. Mam tu na myśli chociażby te wszystkie dokumenty przygotowawcze do synodu dotyczącego synodalności, których tak naprawdę już nie wiemy, kogo autor owego dokumentu nazywa ludem Bożym i tym samym rodziną Bożą. A tymczasem Pan nasz Jezus Chrystus w dzisiejszej przypowieści otrzeniczy ikonkolu bardzo wyraźnie rozróżnia między tymi, którzy zostaną zabrani, zgromadzeni, zebrani do spichlerza Bożego oraz tymi, którzy zostaną powiązani w snopki, wydani na spalenie. Między tymi, którzy się zbawią i między tymi, którzy się potępią. Między tymi, którzy już teraz są pszenicą Bożą i między tymi, którzy niestety często z własnej woli są chwastem, który dobrej pszenicy mającej przynosić obfity owoc zabiera miejsce, przestrzeń, pożywienie. Pan nasz Jezus Chrystus nie twierdzi wcale, że wszyscy ludzie na ziemi są rodziną Bożą. Pan nasz Jezus Chrystus inaczej niż współcześni katolicy doskonale wie, że przynależenie do rodziny Bożej jest niezasłużoną łaską, na którą trzeba odpowiedzieć i której następnie należy stawać się godnym. Pan nasz Jezus Chrystus mówi, że nie wszyscy ludzie będą zbawieni. Pan nasz Jezus Chrystus mówi wyraźnie, że istnienie złych jest tylko i wyłącznie tolerowane dla większego dobra dobrych. W jaki sposób ma się to odbyć? W pełni przekonamy się dopiero po naszej śmierci, kiedy Pan Bóg raczy nam w całej swojej prostocie, w całym swoim geniuszu, doskonałości ukazać, co też miał na celu, dopuszczając istnienie złych. Złych, którzy tylko i wyłącznie ze względu na dobrych są tolerowani po to, aby przypadkiem, niszcząc złych, nie nadszarpnąć także i dobrych. Co wyraźnie, mówi Pan nasz Jezus Chrystus.
I pozostaje tajemnicą Poli Schnella, jak współcześni, tak zwani teologowie, są w stanie dopasować owe słowa naszego Zbawiciela do nauki, którą dzisiaj głoszą. Tajemnicą, na którą prawdopodobnie odpowiedzi, rozwiązania i oni sami już nie znają. Jesteśmy zatem rodziną Bożą. Kąkol został zasadzony wtedy, kiedy Pan pola, kiedy właściciel pola czuwał, kiedy zaniechał troszczyć się o swoją rodzinę. I tak na całej niwie Bożej znajdujemy najróżniejsze rośliny, z których tylko jedna, jedyna część, owa pszenica, przynosi owoc. Pozostali to nic innego jak obraz tych wszystkich błędnowierców, innowierców, heretyków, odszczepieńców, którzy nie mogą się zbawić dzięki temu, że są owym kąkolem. Zatem, jak w gąszczu tych wszystkich, chociażby tylko chrześcijańskich religii, denominacji, których liczba jest niezliczona, móc rozpoznać, że to właśnie ten, a nie inny Kościół jest Kościołem Chrystusowym, że to właśnie ten, a nie inny Kościół jest owym poletkiem pszenicy, strzeżonym i doglądanym z ojcowską troskliwością, mówi kolekta, przez dobrego Boga. I tu wracamy do cech Kościoła, o których już mówiliśmy. Mówiliśmy o jego jedności. Mówiliśmy o jego świętości. Powiedzieliśmy także, prawda, eksternistycznie na wykładzie o katolickości, dziś pozostaje podać nam ostatni element układanki, ostatni punkt, ostatni gwarant tego, że mamy do czynienia z prawdziwym Kościołem, a mianowicie jego apostolskość, która dziś jest deptana, która dziś jest zapominana. Otóż powiedzieliśmy, że cecha Kościoła jest to takie jego znamie, które jest zewnętrzne, które jest pojmowalne przez nasze zmysły i w większości daje się łatwo rozróżnić przez innych. I zawiera w sobie istotny, a zatem należący do natury Kościoła, jego przymiot. I tak też jest właśnie z apostolskością Kościoła. Z apostolskością Kościoła, którą możemy rozumieć na dwojaki sposób. Oba te sposoby tak naprawdę tylko ze sobą współgrają, dopełniają się. Jeden z nich, pierwszy sposób zrozumienia owej apostolskości, która pozwala nam dostrzec, gdzie jest ta prawdziwa pszenica, to nic innego, tylko możność wykazania się założeniem przez samego Chrystusa i apostołów. To właśnie apostołom, Pan nasz Jezus Chrystus polecił założyć Kościół, polecił go doglądać i polecił go rozszerzać na całym świecie. Kościół Chrystusowy, taki sam co do istoty, jakiego z polecenia Chrystusa założyli apostołowie, będzie zawsze istniał i nigdy nie ulegnie istotnej zmianie. Niezależnie od tego, ilu owych apostołów i ich następców jeszcze w nim pozostanie. Założenie przez apostołów, pochodzenie od apostołów, to jest ten pierwszy element apostolskości, którym nie mogą poszczycić się wszystkie fałszywe wyznanie. Nie mogą poszczycić się nim luteranie, którzy swój początek biorą od Marcina Lutra, ani kalwini, którzy swoje źródło znajdują w herezjarsze Janie Kalwinie. Nie mogą się nim także poszczycić i schizmatycy, którzy od owej apostolskości sami się odcięli. Drugie rozumienie apostolskości Kościoła to jego nieustanne trwanie w nieprzerwanym łańcuchu przekazywania urzędu nauczania, rządzenia i uświęcenia z apostoła na apostoła, z biskupa na biskupa, aż po dziś dzień. Nie są zatem apostolskie te wspólnoty, które nie mogą wykazać się owym łańcuchem ciągłości, aż do świętego Piotra, tak jak czyni to Kościół katolicki. I zawsze teologia katolicka podkreślała, że tylko ten w Kościele Chrystusowym właśnie ma władzę rządzenia, uświęcania i nauczania, kto może wykazać się
ową sukcesją apostolską, owym pochodzeniem od apostołów. Jak zatem papież, czy ktokolwiek, kto napisał te wszystkie dokumenty przygotowujące do soboru, może mówić, że Duch Święty sam sobie przyczył i najpierw złożył ową władzę rządzenia, uświęcania i nauczania w ręce apostołów i ich następców, a dzisiaj nagle mamy ich szukać w głosie tego czy innego. Daj Panie Boże, przynajmniej katolika, ale wiem, że nie o tylko katolików chodzi, ale daleko wszystkich heretyków, odstępców, innowierców, czy nawet pogan, którzy rzekomo dziś mają wyrażać prawdę Chrystusową i mają nas uczyć tego, jaki ma być Kościół przyszłości. Jest to autor, którego nie da się pogodzić z tradycją katolicką. Tradycją, która nie jest jakimś żywym, rozwijającym się tworem, jak chcieliby tego moderniści, czy nawet sam Benedykt XVI, ale jest owym niezmiennym, raz danym na wszystkie czasy przekazem prawd naszej wiary. Święty Klemens Rzymski mówi tak: apostołów uczynił głosicielami Ewangelii Jezus Chrystus, a Jezus Chrystus był posłany od Boga. Chrystus więc posłany od Boga, a apostołowie od Chrystusa. Od apostołów zaś posłani byli wszyscy biskupi. I tylko owo posłanie jest źródłem nauczania, władzy nauczania w Kościele. Nauczania, które nie pochodzi z dołu, ale nauczania, które pochodzi z nieba. Czemu przeczy owo założenie o synodalności Kościoła? Podobnie mówi nikt inny, tylko wielki, święty Ireneusz z Lyonu w swym wielkim dziele przeciwko herezjom z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wszyscy, którzy chcą widzieć prawdę, winni tradycję apostołów, jawną w całym świecie mieć na uwadze. I mamy doliczyć tych, którzy od apostołów są ustanowieni biskupami ich następców aż dotąd. Apostołowie chcieli, by ci byli bardzo doskonali i bez zarzutu, których zostawili swym następcami, przekazując im miejsce nauczycielstwa. Dlatego tym, którzy są w Kościele, kapłanom trzeba być posłusznym. Tym, którzy następstwo mają od apostołów, jak wykazaliśmy, którzy z następstwem biskupstwa otrzymali pewny charyzmat prawdy. Innych zaś, którzy odstąpili od głównego następstwa, trzeba mieć za podejrzanych, za heretyków, za schizmatyków. Wszyscy oni odpadli od prawdy. Od tych wszystkich trzeba się trzymać z dala. Uczyć się zaś należy prawdy u tych, u których jest od apostołów Kościoła następstwo. Jak zatem, żeby nie powiedzieć, owi szaleńcy, którzy za wszelką cenę chcą wracać do starożytności Kościoła, mogą podeptać tak starożytną prawdę Kościoła, jak ta, którą pozostawił nam przed 16 wiekami święty Ireneusz z Lyonu. Jest to absurd, jest to sprzeczność, a w Chrystusie Panu nie ma sprzeczności. Ten sam jest Bogiem wczoraj, dziś i na wieki, jak mówi święty Paweł w liście do Hebrajczyków. Zatem Chrystus Pan bardzo wyraźnie pokazał nam, w jaki sposób mamy rozpoznać, gdzie jest pszenica. Jeden święty, powszechny i apostolski Kościół katolicki jest owym poletkiem, na którym niestety zadął się także i kąkol. Kąkol jednak tolerowany tylko i wyłącznie dla większego, czasem być może dla nas niezrozumiałego dobra pszenicy Chrystusowej. I tej pszenicy Chrystusowej Pan Bóg będzie strzegł. Dzisiejsza nasza modlitwa, dzisiejsza nasza kolekta jest niejako tylko przypomnieniem umowy, którą Pan Bóg już z ludem swym, z Kościołem Chrystusowym, z mistycznym ciałem swojego Syna raz na zawsze zawarł. Bądźmy zatem pewni, że tak długo, jak pozostajemy pszenicą, ów kąkol nam nie zaszkodzi. Pamiętajmy jednak o tym, że będzie robił wszystko, aby życiodajną, owoconośną pszenicę zagłuszyć i pozbawić, zbawić tego pokarmu. Prośmy zatem Najświętszą Maryję Pannę, Pannę Wierną i Królową Apostolów, aby zawsze
pozwalała nam dostrzegać ową apostolskość Kościoła rzymskokatolickiego, w nim upatrywać się tylko naszego zbawienia i mimo rozrastającego się przez niebaczność